TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Dzień dobry Państwu. Przyjeżdżając tutaj spodziewałem się piłkarskiego meczu i tak było. Pierwsza połowa uważam była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Stworzyliśmy sobie kilka sytuacji. Jedną z nich potrafiliśmy wykorzystać na zamknięciu. Wojtek Łobodziński zdobywa bramkę. Po zdobyciu bramki mieliśmy następne co najmniej dwie sytuacje. Dynamika meczu w pierwszej połowie dosyć duża. Ruch stawiał nam wysoką poprzeczkę. Również dochodził do swoich sytuacji. W drugiej połowie mamy następne okazje, ale to Ruch wykorzystuje naszą słabość w linii obrony. Nie upilnowaliśmy zawodnika właśnie na drugim słupku. Jest wynik 1-1. Zaraz po wznowieniu mamy następną bardzo dobrą sytuację, gdzie mogliśmy objąć prowadzenie. Już w tym dniu nam się tego, już w tym dniu i w tym meczu nam się to nie udało. Remis jest wynikiem, z którego ja się cieszę. Gratuluję postawy mojej drużynie, zaangażowania, działań taktycznych. Wykonali dzisiaj bardzo dobrą pracę. Jestem z nich zadowolony i z szacunkiem podchodzimy do tego punktu, którego tu dzisiaj zdobyliśmy i który wywozimy.